a zębaty pozwolą nam obrócić to pomieszczenie. Pozabijajmy owce. Uda mi się obrócić to pomieszczenie? Nawet do śrubki? Halo. Nara. Pobawmy się może z nimi tym. Dobra, może rzucimy jednak robociki na nich. To się lepiej sprawdzi. Halo, jak ja mam to zrobić, żeby tam się dostać? Bo ta śrubka by się przydała. Bo są białe, Marcel, obie te rzeczy, które wymieniłeś. A w taki łatwy sposób to można się dostać, dobra. I mam drugą złotą śrubkę w tym świecie. Jeszcze dwie i mam nowy rodzaj śrubek. I niedługo koniec tej gry, patrzę na to, ile śrubek zostało do zdobycia. Więc pasuje ci za 2-3 lata, nie, Rople? Polecimy sobie do Japonii. Ty też sobie odłożysz hajs za jakieś 20 tysięcy. Czy coś? I o tym mówię, ty musisz akurat jakieś 16 odłożyć. Już rofle. Mi wystarczy 11-12. Bo ty sobie na pewno nakupujesz pół kilograma mang. Czy jeszcze więcej. O, znowu. Co to za owce? Cóż, no to zaraz zaczną beczyć z bólu. O, Ratchet. O, Ratchet. Pan wojny! Trzeba by pan wojny w ogóle działa na to ten? Na ten statek? Bo trudno mi powiedzieć. Załatwiony. Wait, da się zrobić tak? Ej, zaraz dostanę level robocików. I to teraz maksymalny będę miał. Nie, granatnik. To nie jest granatnik, halo. Da się to rozwalić? Da się, miło. Mam 10 HP, ale no tam inna sprawa już. Gdzie mój level w ogóle robotów? Nie, dobrze było. Awans! Rękawice zagłady, plus 12% damage'a. I zmarłem. Fajnie, długo sobie pożyłem.
O, przepraszam, że mam tyle HP, ile wtedy miałem. O, dobra, teraz mam lepiej trochę. Niż chwilę temu miałem. To lećcie, robociki! Tylko jeszcze widzę, że coś tu jest do zabicia. Dwa coś nawet. Trzeba było tak od razu robić. Zajebista mapa. Tak tylko powiem. Nawet to chyba to nic nie doratuje, nie? Żeby coś. Muszę przejść na tą kolejną osłonę po prostu. No i koniec panów wojny. Zostało mi 9 KP. Dobra, parę na Zurkona będę wołać, aż po prostu go ubiję. I te rakiety też mogę poużywać. Dobra, to był ostatni blark. Miło. I przynajmniej chyba odzyskałem, no, parę HP. Ale dosłownie parę, bo jestem znowu nadal na hita. Praktycznie, ale... coś tam odzyskałem HP. O, teraz już lepiej. Ale tu jest jeszcze HP. I właściwie tyle. Nie mam HP. Halo, HP mi padło chyba na dół. Bo coś ci nie dodało mi. Całkiem. Nie będzie brzmiało dobrze. Salę króliczków relokowano do sektora 12. Aktywuje protokół rozczłonkowania. Oczywiście. Level upujmy tą broń. Zaraz będzie trzeci level i jeszcze szybciej będzie zamieniać owce. 24%. I karty dostałem. Kolejne karty. Kolejne karty! O! Ilość zdobywanych śrubek została zwiększona o 5%. Pogo. Mam 54%. Ty, zajebiście tutaj nabijał level. I karty. Ale fajnie. Skoro mamy ten koszmar za sobą, znajdźmy tor deskolotkowy. O, jest. Jest niedaleko. Porozmawiajmy. A, nie wierzę. Ratchet i Clank tutaj w Gadgetronie. Nazywam się Wendell Lumos i jestem prezesem tej zacnej firmy. Jestem wielkim fanem pańskiej broni. Nie widać po twojej twarzy. Ratujemy z Clankiem galaktykę. Potrzebujemy jednego z tych holoprzebrań. Mamy problem z dostępnością produktu. Przeklęci blargowie napadają magazyny. To była chostka, nie trzeba jej nagłaśniać w mediach. Mamy prototyp, ale przekazaliśmy go na nagrodę w zawodach deskolotkowych. Okej. Okay. Przyjmujecie jeszcze zawodników? Oczywiście, ale jak widzisz, mamy tu mały problem z nadmiarem wody. Blargowie zbombardowali nam zaporę. Nie masz czasem ze sobą hydrodyslokatora, co? Chyba mam. Czyli jak widzę, te zawody chyba dostanę achievementa, czyli coś, co lubię najbardziej w grach. Nie ma to jak do takiej małej broni jakieś miliony, miliardy litrów wody wyssać. Dobre wieści. Powiadomiono mnie, że nasze drony oczyściły tor deskolotkowy. Oznacza to, że możemy kontynuować zawody. Spoko.
Mogę tu przejść? No niestety nie. No to lecimy na zawody. Złoty puchar muszę zdobyć. A dopalać jest pod L2. Myślałem, że jazda jest pod L2, dlatego tak wystartowałem zajebiście. I nie wjechałem na kolejne przyspieszenie. A już jest drugie okrążenie. No właśnie nie idzie mi za dobrze. Nie za szybki, bo jestem na czwartym miejscu, praktycznie ostatnim, halo. Jakim cudem jestem praktycznie na ostatnim miejscu tutaj? Jak? O, jestem na trzecim, to już lepiej. No przecież mam pierwsze miejsce. Chyba za reakcję jest meta. No tu jest meta. No to mam wina! Chyba. A nie, jeszcze jedno okrążenie, jo? Dobra. A nie, dobra. Dobrze mówiłem. Jej! Przebranie. Mała prośba, podziel się swoją opinią o nim w portalach społecznościowych. Wszystkie dzieciaki je uwielbiają. Hashtag Gadgetron. Wymiatacz. Wygraj zawody eskortowe o brązowy puchar na Kalebo. Gadżeciarz. Zdobądź wszystkie gadżety. Elaris, zgłoś się. Mamy holo przebranie. Super! Wracam. Nie będę wracał na statek, bo muszę zdobyć złoto. Raczej wiem, że dobrym przyciskiem mam jechać. Jeszcze chyba triki powinienem robić. Co to miało być? Nie wiem. Jeszcze spadłem przy dostaniu speeda. Znaczy w miejscu, w którym dostałbym speeda normalnie. A, dobra, wiem jak się triki już robi. Tylko na jakichś wyższych wyskokach. I ominąłem speeda znowu. Ty mówisz, Adi, że dopiero wstałeś? Teraz? I zapomniałem zrobić triku.
To oznacza tak? Że dopiero wstałeś? O 18:00. Ja nie wiem. Drugie to niewystarczające, tak jakby. Pierwszy raz na to wjechałem! W takim momencie! Tuż przed metą bym przejebał. No to się prawie 18:00. Mam srebro! Jest w opałach, ale mamy szansę sięgnąć po złoto. Dawać! Złoto! Na szczęście to jest łatwiejsze niż w Crashu. Sorry, wspyro. Wspyro były niektóre wyścigi przejebane. Nie żeby tu mi jakoś zajebiście szło, no ale nadal. Ratchet wykonuje ewolucję. Tłum szaleje z radości. Bo ja trochę zaspałem dzisiaj. Chciałem porannego live'a sobie zrobić, ale trochę zaspałem. Miałem budzik na 9:00, wstałem o 13:00 coś. Spałem 12 godzin dziś. W ostatni dzień wolnego spałem 12 godzin, no zajebiście. Ci powiem. Ale jakby rano był strumyk z czegoś. A tak dupa. Krócej dzisiaj strumyk niż miał być. Bo tak to zgaduję, o 19:00 będę jakoś kończyć. Czyli za godzinę. To moi w ogóle jadą szybciej ode mnie. Normalnie jak... O Boże, normalnie jadąc. Ja mogę im tylko dorównywać, jak mam speeda. Czyli nic wystarczającego. Dobra, chyba win. Jej! Mam złoto, czyli achievement powinien być. Powinien być złoty. Pucharek. Dostałem coś. Pędzi wiatr. Wygraj zawody deskorolkowe o złoty puchar na Rigar i Kalebo. I dostałem coś jeszcze. Nagroda główna. Niestety nie możemy ci dać więcej bez zgody zarządu. Gratulacje. Powinniśmy wracać na start. Cicho. Kolekty kart chyba dostałem. Żdubra. Miło. Który to żubr będzie? Jej! Teraz jakiegokolwiek żubra zdobędę i mam zestaw cały zrobiony, chociaż jeden. Lecim. O, karta. Żubr! Nie będzie na pewno żubr, ale daj się żubra. No nie, to jest niestety on. Tam nie pójdę. A my jesteśmy na spawnie. Broń sprzedaję. No już. A za to mogę ulepszyć. Mogę ulepszyć Octonator? Nie, Octonatora się nie da ulepszyć.
Ale rękawice zagłady mogę ulepszyć trochę. Znowu amunicję jedną, więc miło. Dobra. I coś jeszcze bym mógł ulepszyć. A jest owconator, jestem ślepy. Może atakować wrogów jeszcze z bezpieczniejszej odległości. No weźmy na rarytarnium. Zwołuję owcowaniem owiec są jeszcze większe. Okej. No i serio, za dużo tutaj nie kupię. Bo tam za dużo powydawałem. Ale trochę poszło. Niedługo mamy jakieś ulepszenie. Sprawdźmy teraz zasięg owconatora. Ej, mam tutaj tą nową rzecz. Holo przebranie. I to jest jako... broń. Taki bajer. Halo. Spoko, Marcel. Miłej podróży do domu. W takim więc wypadku. No dobra, owconator jak wygląda. No może ma dalszy zasięg, trudno mi określić. Jak leci wiązka naprzód. Dobra, lecim. Dalej. Mam nadzieję, że tutaj wszystkie śrubki się udało zdobyć. Bo jak ja to mam 100% tej planety. No na razie się nie dowiem. Niestety. Planetyzator raz na zawsze. Przez naładowanie holoprzebrania pozyskanego z gadżetronu, Ratchet i Clank będą mogli stać się kapitanem Quarkiem. Przebrani po prostu przekradną się przez główne osłony deplanetyzatora. Tutaj miałeś 59 chyba, nie? Proszę, kapitanie. Następnie będą musieli dostać się do sali łamacza gwiazd. Deplanetyzator potrafi utrzymać swoją pozycję dzięki stabilizatorowi. Jeśli uda się usunąć stabilizator, deplanetyzator odleci od celu, a wtedy my możemy przypuścić atak. Gdy Ratchet i Clank dadzą sygnał, aktywujemy magnetrony i obrócimy deplanetyzator, ratując galaktykę. Jej! Ruszamy. Let's do it! No nie! Jedna śrubka mi tu zabrakła. Ogólnie zabrakło mi folii śrubek na reszty planet. Tu jedna mi zabrakła śrubka, tu jedna, tu jedna, tu dwie, tu dwie, tu dwie, tu jedna. A tu nic jeszcze nie zrobiłem.